Niebawem kolejna, 17. już edycja jednego z najbardziej emocjonujących muzycznych festiwali odbywających się w naszym mieście. Mowa oczywiście o Festiwalu Bachowskim. Wydarzenie to z roku na rok cieszy się coraz większą frekwencją. Dziś już w ogóle nie padają pytania o to, czy Festiwal Bachowski ma sens, czy jest to impreza, którą warto utrzymywać, bo wiemy, że warto. Grono publiczności z roku na rok jest coraz większe. Z jednej strony bardzo mnie cieszy to, że są to świdniczanie, którzy tę muzykę pokochali, którzy chodzą na koncerty, aktywnie uczestniczą również we wszelkich innych zdarzeniach związanych z Festiwalem Bachowskim. Ale zwiększa nam się też grono przybyszów. Bardzo dużo osób z Dolnego Śląska przyjeżdża w te dni do Świdnicy. Jednak mamy też gości z innych miast, z Polski, Europy, a także świata. Więc nie tylko gwiazdy, ale także ci, którzy kochają taką muzykę, muzykę często wykonywaną na instrumentach dawnych. Jeśli chodzi o przyszłość, to wyzwaniem jest tworzyć wciąż nowe formy, proponować nowe, oryginalne wydarzenia, odbywać koncerty w innych, często niespodziewanych miejscach, które jednak mają dobrą akustykę i są takim miejscem, gdzie okazuje się też można słuchać muzyki. Świdniczanie będą mogli wysłuchać koncertów i wziąć udział w towarzyszących im wydarzeniach w Pożarzysku, Siedlimowicach, Dzierżoniowie, Strzelcach Świdnickich, Makowicach, Bielawie, a także oczywiście w Świdnicy, w Szkole Muzycznej, Kościele Świętego Józefa, Muzeum Dawnego Kupiectwa, na Dworcu i w Kościele Pokoju. Ja sądzę, że to, że Kościół Pokoju odgrywa taką nie inną rolę, wynika po prostu z filozofii działania również parafii, ale też z całego Kościoła. Muzyka jest czymś pięknym, ona uczy wrażliwości. I przecież festiwal również uczy nas wszystkich wrażliwości na muzykę, na piękno. Powiem, poprzez zapisane teksty muzyczne, poprzez nuty, poprzez to, że godzinę, półtorej czy dwie wysłuchujemy jakiegoś utworu muzycznego, możemy spojrzeć w siebie, możemy zreflektować swoje życie, możemy po prostu zatrzymać się, zastygnąć w tym szaleństwie, jakie nas wszystkich ogarnia. I ja myślę, w dzisiejszych czasach to jest niesłychane dobrodziejstwo, że można taki festiwal organizować. Dlatego jesteśmy tak mocno w to zaangażowani, dlatego od lat, mimo że były pewne problemy na początku, ale one są zawsze. Dzięki wielu, wielu osobom, wielu ludziom ten festiwal rzeczywiście z roku na rok nabiera nie tylko rozpędu, ale też dzięki osobowości dyrektora artystycznego, właściwemu doborowi artystów. Tak jak dzisiaj słyszeliśmy, niektóre zespoły mają w tle również Kościół Pokoju. Możemy wspólnie razem budować coś fantastycznego, coś pięknego, a przede wszystkim coś dobrego i wartościowego dla naszego miasta i dla całego Dolnego Śląska. Organizację czy też w uczestnictwo w festiwalu takie czynne włączyła się Państwowa Szkoła Muzyczna, której uczniowie także będą w niektórych projektach uczestniczyć i oczywiście dedykujemy cały festiwal dla wszystkich pokoleń, zaczynając od pięknych, ciekawych programów dla najmłodszych i co również ważne, wszelkie wstępy na koncerty dla dzieci, dla młodzieży są bezpłatne. Chcemy edukować, chcemy uczyć tej pięknej muzyki. Festiwal Bachowski to prezentacja muzyki klasycznej, ale jak mówi sam dyrektor artystyczny, jest to przecież jeden z gatunków muzycznych, dlatego powinno się podchodzić do tego z dystansem, którego najlepiej jest uczyć się od najmłodszych. Muzyka klasyczna jest po prostu jednym z wielu gatunków muzyki i to nie jest tak, że to trzeba jakoś wartościować, mówić, że nie wiem, pop jest lepszy, gorszy, klasyka jest trudniejsza, łatwiejsza, to jest bez sensu. Wydaje mi się, że trzeba popatrzeć na to, jak muzykę odbierają dzieci. One mają otwarte głowy, dla nich wszystko może być interesujące. Wystarczy im umożliwić dostęp do takiego czy innego gatunku sztuki. Podczas festiwalu wszystkie chętne osoby, nie tylko uczniowie szkoły muzycznej czy zawodowi instrumentaliści lub śpiewacy, mogą wystąpić na tej samej scenie, na której wystąpią światowej klasy muzycy. Można kontaktować się z organizatorami festiwalu. Wszystkie propozycje, wszystkie wspólne projekty są tam opisane. Organizatorzy wciąż czekają.
I mam nadzieję, że tych pomysłów płynących z zewnątrz będzie coraz więcej, bo przecież ma to być impreza nas wszystkich, i artystów, i nas, słuchaczy. Więcej informacji na naszej stronie www.tvts.pl.